programu wytworzonego na posiedzeniu 6 sesji Rady Gminy Gawar Pełnicy w 7 kadencji. Bardzo proszę Państwa o zgłoszenie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy forum i wszystkie nasze uchwały będą prawomocne. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji Państwa Radnych, Pana Radnego Powiatowego. Witam Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Mecenas, Panią Skarbnik. Witam Państwa Sołtysów, witam Dyrektorów Jednostek, Kierowników, Referatów. Witam przedstawicieli stowarzyszeń. Witam wszystkich gości, którzy zaszczycili nas na dzisiejszym posiedzeniu. Zanim zapoznam Państwa z porządkiem obrad, to na posiedzeniach komisji mówiliśmy o punkcie 17 i jest prośba tutaj Pana Wójta o wycofanie tego punktu. Czy ktoś z Państwa chciałby... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozmawialiśmy na ten temat. Sprawa dotyczy zbiornika. Przewodniczący Maturologii prosiłbym, żebyśmy dostali jeszcze troszkę czasu na zastanowienie tej sprawy. Także myślę, że na następnej sesji będziemy wiedzieli więcej. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za wycofanie tego punktu z porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa radnych miałby jakieś uwagi czy ewentualne propozycje zmian w proponowanym porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym pozwólcie Państwo, że zapoznam Państwa radnych z porządkiem obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi. Zapoznanie rady z porządkiem obrad. Punkt trzeci. Przejęcie protokołu z obrad 5 sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Sprawozdanie wójta działalności urzędu w okresie między sesjami. Punkt piąty. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych. Punkt szósty. Przedłożenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i sprawozdania finansowego. Punkt siódmy. Zapoznanie radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania wójta i wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego. Punkt dziewiąty. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 i sprawozdaniem finansowym. Punkt dziesiąty. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Garbacka-Lewnicko za rok 2014. Punkt jedenasty. Zapoznanie radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Garbacka-Lewnicko za rok 2014. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Garbacka-Lewnicko. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 gminy Garbacka-Lewnicko. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbacka-Lewnicko. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/16/15 Rady Gminy Garbacka-Lewnicko z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Punkt 18. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych. I punkt 19. Sprawy różne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem otrzymanego porządku obrad? Bardzo proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z obrad 5 sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 5 sesji Rady Gminy? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to sprawozdanie wójta z działalności urzędu w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Radni, drodzy goście. Minął prawie miesiąc od poprzedniej sesji i chciałbym Państwu pokrótce przedstawić to, co się wydarzyło w tym właśnie okresie. Zacznę od takiej przyjemnej rzeczy. Jak Państwo wiecie, na początku tego roku odbywały się wszędzie wybory sołtysów. Nie dokonano wyborów tylko w sołectwie Garbacka-Długa i Garbacka-Nowa. I w dniu 30 kwietnia tego roku odbyły się ponowne wybory i został na sołtysa wybrany pan Czesław Pacuła, którego zapraszam bardzo serdecznie. Bo jak każdy sołtys otrzymuje gadżet sołtysa, czyli koszulkę, bardzo proszę, no i znaczek gminy Karpaty-Karpińsko. Gratulujemy i mamy nadzieję na to. Także dzięki temu, proszę Państwa, już wszędzie w wszystkich sołectwach mamy swoich przedstawicieli sołtysów. No i przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że zakupiliśmy nowe tablice dla wszystkich sołtysów. Po sesji zapraszam sołtysów do odebrania. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy w montażu, to kierownik referatu komunalnego udzieli wszelkiej pomocy w montażu. Są do odebrania. Szanowni Państwo, jak wiecie, w całej Polsce, tak i w gminie Garbacka-Letnisko, odbywają się wybory na prezydenta, odbyła się pierwsza tura wyborów. Wyniki można zobaczyć na stronie Urzędu Gminy. Komisje, które zostały powołane, będą pracowały w czasie drugiej tury, czyli 24 maja, w tych samych obwodowych komisjach wyborczych, które były w pierwszej turze. Wyniki oczywiście po zliczeniu również pojawią się na stronie Urzędu Gminy. Co takiego się wydarzyło między sesjami? Szanowni Państwo, to zacznijmy od pierwszej sprawy, czyli od naszych strażaków. Pierwsza sprawa to 10 maja obchodziliśmy dzień strażaka w naszej gminie. Odbyła się msza, później wcześniej odbyła się uroczystość przed remizą, a później oczywiście odbyło się takie spotkanie strażackie na jednej ściałek. Chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o ASP, to wystąpiliśmy z wnioskiem o zakup pompy dla OSP Garbacka Nowa, a także właściwie dokonywaliśmy już wyboru samochodu dla OSP Garbacka Nowa, który zamierzamy w najbliższym czasie zakupić. Mam nadzieję, że to zapoczątkuje okres odchodzenia od naszych 30 i 32-letnich czerwonych żuków, które jeszcze OSP funkcjonują. Proszę Państwa, wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej, bo jest taka możliwość i wystąpiliśmy o tutaj sumę taką ponad 4 tysiące złotych. Chodzi nam o zakup stolików i krzesełek do jadalni w zespole szkół w Garbacce-Letnisku. Mieliśmy, proszę Państwa, 26 kwietnia również taką miłą uroczystość, dlatego że jedna z mieszkanek naszej gminy obchodziła setne urodziny. Oczywiście ja, jak i przedstawiciel radny, czyli pan przewodniczący rady, byliśmy na tych urodzinach. Przekazaliśmy od Państwa życzenia.
No, musimy Państwu powiedzieć, że byliśmy nad wyraz zdziwieni, bo pani Marianna Sztobryn jeszcze z nami w kółeczku zatańczyła na tych urodzinach. Także naprawdę miła, bardzo sympatyczna uroczystość. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział w Kozienicach, ma swojego przedstawiciela tutaj w okresie od 21 kwietnia do 15 czerwca i pani z tego urzędu przyjmuje w Urzędzie Gminy Gerwarce Leśnisko i pomaga wszystkim rolnikom w wypełnieniu wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich. Także bardzo proszę, tutaj szczególnie zwracam się do sołtysów, którzy mają bezpośredni kontakt ze swoimi mieszkańcami o to, żeby o tym mówić, że jest taka pomoc w Urzędzie Gminy Garbatka Letnisko, działa na świetlicy codziennie, aż do 15 czerwca, kiedy wtorki i środy pani przyjmuje, można przyjść i każdej pomocy w wypełnieniu wniosków, każdej pomocy uzyskać. Zakończyliśmy, proszę Państwa, został sporządzony operat szacunkowy na działkę przy ulicy Sienkiewicza i przy ulicy Kozienieckiej, którą chcemy sprzedać, jak Państwo pamiętacie, bo jest ona częścią tak jakby nierozerwalną z działką pana Sekuły i tutaj proponujemy mu sprzedanie oszacowaną cenę tej działki na 38 tysięcy złotych i z taką propozycją do pana Sekuły wystąpiliśmy. Również mamy pozytywną informację, chcę Państwu powiedzieć, co do ulicy Sztobryn, którą zaczęliśmy remontować. Oczywiście dostaliśmy ponad 70 tysięcy na remont tej ulicy. Zaczął się ten remont, ale również jest dobra informacja, bo dalsza część tej ulicy była własnością i nadal jest własnością Nadleśnictwa, ale Nadleśnictwo wyraziło chęć przekazania nam tej drogi, także myślę, że spokojnie zaczniemy procedurę i w niedługiej przyszłości cała ulica Sztorty będzie mogła być zrobiona. Chcę Państwu powiedzieć, że PKP zaproponowało gminie przejęcie budynku dworca PKP na dowolnej zasadzie. Obejrzeliśmy budynek dworca. Chcę Państwu powiedzieć, że chyba już w przyszłym miesiącu rozpocznie się remont tego budynku przez PKP dzięki tutaj naciskom naszym, jakie żeśmy wykonywali. Także będzie zrobiona cała zewnętrzna elewacja. Okna będą wymienione, schody będą zrobione. Tam jest takie pomieszczenie, które uległo spaleniu niedawno, więc to zostanie również wyremontowane. Tutaj, proszę Państwa, zastanawiamy się oczywiście nad tym dworcem. Myślę, że to jest bardzo dobra lokalizacja do tego, żebyśmy wspólnie także ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy zastanowili się, co ewentualnie widzielibyśmy w tym dworcu i czy warto, żeby ten dworzec od PKP przejmować. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, realizujemy inwestycje kanalizacja sołectwa czy wsi Molendy. 29 maja planowany jest odbiór nitki głównej kanalizacyjnej. W tej chwili pani projektant, która została przez nas zatrudniona, dokonuje korekt przyłącz kanalizacyjnych, które będą wykonywane i potem zostanie ogłoszony przetarg na przyłącza i będziemy wykonywać przyłącza.
chcę Państwu powiedzieć również, że dostaliśmy pieniądze, podpisaliśmy umowę na modernizację i doposażenie oddziału przedszkolnego w przedszkole podstawowej w Ogucinie. I tutaj gmina właściwie dokłada skromną sumę, bo jakieś 1000 zł, natomiast ponad 80 tysięcy są to pieniądze jeszcze unijne na to, żeby ten oddział przy szkole podstawowej w Ogucinie wyglądał lepiej wyposażony, dużo lepiej niż teraz. Trwają prace, proszę Państwa, przy remoncie budynku byłej apteki i myślę, że do połowy czerwca powinniśmy ten remont zakończyć. Trwają prace również, proszę Państwa, przy tak zwanej przystani na Polance, która straszyła, chodzi o przystań na tym pierwszym zbiorniku. Także myślę, że też kwestia dni, kiedy to zostanie wykonane. Zamówiliśmy ponad 30 elementów, które będą stanowiły nowe ławki, które chcemy postawić w dużych miejscach. I na Polance, na Bąkowcu i w Ogucinie. Także chcę Północ też konkretnie, gdzie nie powiem, bo nie chciałbym jeszcze tego ujawniać. No, zamierzamy tych ławeczek troszkę postawić, żeby ich było więcej. Jak Państwo wiecie, uzgodniliśmy z powiatem, właściwie wszyscy wójtowie, wydawany jest z pieniędzy Związku Gmin Ziemi Kozienieckiej taki miesięcznik Nasz Powiat. Ja uzgodniłem, że będziemy dostawali 250 egzemplarzy i dostajemy. Piszemy do tej gazetki, która wchodzi ten nasz powiat. No i będziemy to robić sukcesywnie, bo takie porozumienie podpisaliśmy wszyscy wójtowie powiatu kozienieckiego z panem starostą. Uzgodniliśmy również, że będziemy częściej w mediach kozienieckich. I chcę Państwu powiedzieć, że rozpoczęliśmy takim programem po gminie Garbatka Letnisko. Jako pierwsi nagraliśmy taki program. Można obejrzeć w telewizji kablowej powiatu kozienieckiego. Ukazał się chyba z datą 8 maja, z tego co dobrze pamiętam, można go sobie obejrzeć. Mimo osłabienia kadrowego, proszę Państwa, Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji w gminie Garbatka Letnisko działa. I tutaj między innymi zorganizowano dla przedszkolaków taki program edukacyjno-profilaktyczny. Wystąpił teatr z Krakowa. Odbyły się warsztaty filcowania, które zorganizowała LGD Puszcza Kozienięcka. Odbył się trzeci rajd motocyklowy Pogoń za Wiosną. Obchodziliśmy, jak Państwo, wielu z Państwa było, 71. rocznicę bitwy pod Wołędami. A także z okazji 60-lecia biblioteki naszej zorganizowana była uroczystość i między innymi dla dzieci był teatrzyk Legenda o Smoku Wawelskim. Chcę Państwu powiedzieć, że w związku z tym, że korzystaliśmy z samochodu dla niepełnosprawnych, to odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, dzieci niepełnosprawnych, po to, żebyśmy sobie porozmawiali, w jaki sposób zorganizować dojazd dzieci do szkół.
przedstawiliśmy również propozycję jednej ze szkół naszego powiatu, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby nasze dzieci chodziły do szkoły najbliższej, do tej, no, która znajduje się nie bezpośrednio w naszej gminie, ale przynajmniej w naszym powiecie. Otworzyliśmy boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Bogucinie. Bardzo miła, sympatyczna uroczystość, za co pani dyrektor serdecznie dziękujemy. Szczególnie wszystkim się podobało przedstawienie wykonane przez rodziców. Naprawdę aktorskie talenty w sołectwie Bogucin widać było. Proszę Państwa, pierwszy raz w tym roku 30 i 31 maja organizujemy Dzień Dziecka Gminny. Podzieliliśmy to na dwa dni, zawsze robiliśmy jeden, ale chcę Państwu powiedzieć, że młodzież z gminy Garbarka Rufinsko zaproponowała, że no, oni tak nie czują się bardzo dziećmi, chcieliby mieć swój dzień. No więc mamy dwa dni. Jeden dzień, 30 dzień młodzieży, natomiast 31 dzień dziecka. No i to młodzież zaproponowała, jaki ma być program tej uroczystości 30. Także zapraszam Państwa. Ja to właściwie sprowadziłem się do tego, że podpisałem tylko umowę z tym mi tam kazano podpisać tą umowę. I młodzież sama organizuje, że tak powiem, ten swój dzień. No zobaczymy, jest to taka próba, zobaczymy, czy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze i będziemy to co roku powielać, ten grudniowy dzień, jeden dzień młodzieży, drugi dzień dziecka. Na poprzedniej sesji, proszę Państwa, mówiłem Państwu o tym, że kolej chcę wybudować nam maszt i to w takiej lokalizacji bardzo nieszczęśliwe, bo przy pomniku między dworcem a pomnikiem oświęcimskim. No chcę Państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy już decyzję wojewody mazowieckiego o tym umiejscowieniu tamtego masztu. Mamy jeszcze czas, będziemy oczywiście od tej decyzji się odwoływać. Chcę Państwu powiedzieć, że mieszkańcy napisali petycję do marszałka województwa mazowieckiego. I tutaj jestem dzisiaj świeżo po rozmowie z panem marszałkiem, który obiecał swoją interwencję i pomoc w tym, żeby ewentualnie PKP no, zastanowiła się nad zmianą lokalizacji tego masztu. Chcę Państwu powiedzieć, że jest to jeden z dwóch masztów, które mają stanąć w gminie Garbarka, jeden w Gąkowcu. Także podejmujemy wspólne działania. Mam nadzieję, że przyniosą one jakiś efekt. Bo chcę Państwu powiedzieć, że no, są to tereny zamknięte PKP i naprawdę no, PKP na tych terenach może robić dowolne rzeczy. My się odwołaliśmy dlatego, że nie potraktowano nas jako stronę, a powinniśmy być stroną ze względu na to, że mamy działki sąsiadujące z tą działką, na której ta inwestycja ma powstać. To tyle, proszę Państwa, tych rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Przechodzimy do punktu 5. Są to wnioski, zapytania i interpelacje Rady. Bardzo proszę, proszę Państwa, Rady. Bardzo proszę Pan Rady. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Panowie Radni, drodzy goście. Ja chciałbym poruszyć dwie sprawy. Pierwsza krótsza, druga trochę poważniejsza, natomiast no, pierwszą jest to, że mamy już połowę maja, wiosna w pełni i chciałbym poprosić tutaj pracowników gminnego referatu gospodarki komunalnej, aby zadbali o uliczki w stronę Bąkowca, jak się jedzie. Między innymi też uliczkę, w której ja mieszkam, żeby po prostu te uliczki po zimie wyrównać. Bo no, jeszcze też o ulicę Hanki Lewandowicz, też tam w tych rejonach, no powiem szczerze, samochodem jest przejechać dosyć ciężko. Druga sprawa to polanka
bo spotkałem się z opiniami współmieszkańców, że Polanka ma potencjał ogromny, ale niestety nie jest on przez nas wykorzystywany należycie. No i też chciałbym tutaj zaapelować, żeby się zastanowić, co zrobić, żeby Polanka była takim miejscem, jak była w latach chociażby 90., gdzie naprawdę w wakacyjnych miesiącach się działo dużo i dużo ludzi przyjeżdżało do nas na czasy po prostu, bo w tym momencie nawet nie mamy miejsca, gdzie by można, nie wiem, zabrać znajomych, usiąść gdzieś na bicie w spokoju czy porozmawiać. I myślę, że trzeba się zastanowić nad tym, żeby Polankę przywrócić do dawnej świetności. Brawo, ten pan! Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan. Panie przewodniczący, panie wójcie, wiceprezesie, szanowni goście. Ja też mam do referatu gminnego prośbę, żebyście jednak te pobocze kościli wcześniej, ponieważ ta trawa później po tych deszczach bardzo wysoko wyrasta. Potem to się skosi, ale te wały tej trawy to nie zbieracie w 100% i one tam trochę przeszkadzają, a tak to wcześniej jakby tego, to by rozdrobnić i wtedy byłoby ok. No, dziękuję. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do punktu 6. Jest to przedłożenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i sprawozdania finansowego. Na posiedzeniach komisji obydwu było to szczegółowo przedstawione przez panią skarbnik. Bardzo bym prosił panią skarbnika w skrócie. Szanowni Państwo, każdy z Państwa radnych otrzymał pełne sprawozdanie, pełne zakresie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Garbarka Letnisko. Ze względu na dość obszerny materiał przekażę w tej chwili takie najbardziej istotne dane dotyczące wykonania tego budżetu. Jeśli chodzi o dochody, proszę Państwa, zostały one osiągnięte w roku 2014 w kwocie 15 753 tysiące 6 zł 40 groszy. Stanowi to prawie 98% planowanych dochodów i w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli 2013, są wyższe o prawie 12%. Sprawozdanie zawiera bardzo szczegółowy wykaz dochodów zgodny z klasyfikacją budżetową. Natomiast może słowo na temat struktury tych dochodów. Najważniejszym źródłem dochodów naszej gminy to są dochody tak zwane własne, pochodzące przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych, jak również środków pozyskiwanych na inwestycje czy na zadania bieżące. Wykonane one zostały w nieco ponad 96% w stosunku do planu, natomiast stanowią 49,3% dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu to jest subwencja ogólna, którą gmina otrzymuje. Została ona przekazana w kwocie 5 621 486 zł. To znaczy dokładnie tyle, ile było planowane, a jest to blisko 36% naszych wszystkich dochodów gminy. I ostatnią taką pozycją to są dotacje celowe przekazywane gminie na zadania zarówno zlecone, jak i własne z budżetu państwa, czyli te zadania, które gminie zostały przekazane do zrealizowania na terenie gminy. To jest, proszę Państwa, nieco ponad 15% udziału w dochodach ogółem. Proszę Państwa, podstawowy podział, dochody bieżące zrealizowano w 99,67% planu, stanowią one prawie 95%, bo to jest inny układ po prostu tych dochodów niż poprzednio przytoczony, stanowią one prawie 95% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe, nieco powyżej 5%, zostały zrealizowane w 73%. Proszę Państwa, sprawozdanie zawiera szczegółowe odniesienie się do odchyleń związanych z realizacją tych dochodów. Przede wszystkim są to odchylenia wynikające stąd, że gmina zrealizowała zadania, które były dofinansowywane z budżetu państwa bądź budżetu Unii Europejskiej, ale procedury związane z rozliczeniem i refundacją tych dochodów, refundacją wydatków przedłużyły się i wykroczyły poza rok budżetowy.
wszystkie te dochody wpłynęły do, te, które niezrealizowane zostały w 2014, wpłynęły już po 1 stycznia tego roku i stanowią, zgodnie z kasowością budżetu, dochody tego roku. Wszystkie rozliczenia gminy zostały przyjęte, zatwierdzone i środki przekazane, z tym, że w niektórych przypadkach za opóźnieniem. Proszę Państwa, no, gmina musiała oddać część dotacji celowej na zadania zlecone, związane chociażby z wyborami samorządowymi. Otóż zgodnie z wymogami gminie została przekazana dotacja na realizację wyborów w dwóch turach. Ponieważ rozstrzygnięcie wyborów samorządowych w ubiegłym roku nastąpiło w pierwszej turze, część środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji obwodowych dotyczących drugiej tury, która już nie była potrzebna, musiały zostać zwrócone. Proszę Państwa, Rada Gminy jak co roku obniżyła górne stawki podatków i opłat lokalnych, które ustala Ministerstwo Finansów. To obniżenie skutkowało obniżeniem dochodów gminy o kwotę ponad 900 tysięcy złotych, dokładnie 921 627 złotych i 85 groszy, prawie 12% dochodów gminy. Przede wszystkim to obniżenie dotyczyło podatków od nieruchomości, prawie 10% dochodów własnych gminy. W następnej kolejności to od środków transportowych, później rolnego i leśnego. Gmina nie udzieliła żadnych ulg i zwolnień podatkowych. Wydano tylko decyzje umorzeniowe i odroczono termin płatności. Przede wszystkim odraczając termin płatności no, dla podatników, którzy zwrócili się z taką prośbą i ta prośba no, okazała się uzasadniona. Jeśli chodzi o wydatki, proszę Państwa, zrealizowane w kwocie nieco ponad 16 milionów złotych, blisko 93% kwoty planowanej i również w roku, w stosunku do roku poprzedniego, tak jak i dochody, są wyższe o nieco ponad 13%. Również kolejny załącznik w układzie tabelarycznym przedstawia bardzo dokładne, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej realizację tych wydatków. Natomiast ich struktura przedstawia się w taki sposób, że wydatki majątkowe, czyli wszystkie, które związane są z realizacją inwestycji gminnych, zostały zrealizowane w 93,5%, stanowiąc niecałe 18% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowane w 92,5%. Stanowią nieco powyżej 82% wydatków ogółem, proszę Państwa. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w zakresie zaplanowanym i z przyjętym celem tych wydatków. Należy tutaj wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi ustawami wszystkie wydatki wynikające z ustaw tak zwanych towarzyszących zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a więc na rzecz izb rolniczych przekazano 2% zrealizowanego podatku rolnego. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przeznaczone tylko i wyłącznie na profilaktykę związaną, czyli na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii. Dochody z opłat za wywóz odpadów, proszę Państwa, to kwota w roku 2014 blisko 435 tysięcy złotych, natomiast wydatki prawie 395 tysięcy złotych. Dochody przewyższyły wydatki, a część z tych dochodów jest wynikiem podjętych działań dotyczących należności za rok 2013. Jak pamiętamy, ustawa ta została wdrożona od lipca 2013 roku. No, początkowy ten okres, te pierwsze pół roku, to było takie związane z organizowaniem całego systemu. Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie całego półtora roku,
to, proszę Państwa, wydatki przewyższyły dochody o 521 zł. Dokładnie, czyli wymogi ustawy zostały spełnione, bowiem zgodnie z ustawą gmina nie może ani zarabiać, ani nie może dokładać. Proszę Państwa, jak w przypadku dochodów, tak również w przypadku wydatków zostały dokładnie omówione odchylenia znaczące od planowanej realizacji dochodów. I proszę Państwa, przede wszystkim te odchylenia to wynikają albo z konieczności oddania tej części dotacji, która właśnie związana z wyborami samorządowymi, o czym wspomniałam. Proszę Państwa, obsługa długu publicznego, 63% realizacji planu, ale no to dobrze, koniunktura gospodarcza sprzyja, stopy procentowe są niskie, w związku z tym nie została cała wydatkowana kwota przeznaczona na obsługę długu. Ochrona zdrowia, 75%. Proszę Państwa, te projekty, które gmina realizowała w 2014 roku, są to programy dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem rodaczaka ludzkiego oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców po 65 roku życia. Wydatkowano nieco mniejszą kwotę niż założoną, ale wynika to stąd, że tyle właśnie osób, tyle chętnych zgłosiło się do tych programów. W każdym razie wszyscy, którzy się zgłosili, zostali tym programem objęci. Co jeszcze należy wspomnieć, proszę Państwa, no pozostała nierozdysponowana rezerwa 30 tysięcy złotych na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ta zgodnie z wymogami musi być ustalona w każdym budżecie, każdego roku i może być wydatkowana tylko na cele związane wskazane przez ustawę w tym zakresie. Nie było potrzeby i na szczęście te pieniądze zostały, że tak powiem, no, niewydatkowane. Proszę Państwa, kolejne tematy związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu obejmują dotacje na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli to, co zgodnie z ustawami powinien budżet państwa finansować, przekazując samorządom swoje zadania, przekazuje środki. I tak, na zadania zlecone wszystkie przekazane środki w 100% zostały wykorzystane zgodnie z celami. Na zadania własne nieco mniejsze te środki, ale to wynikają właśnie z brakiem wniosków, bo często te zadania własne są realizowane przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej i wynikają z wniosków ludności. Natomiast wszystkie założone cele w pewnym zakresie zostały w tym względzie zrealizowane. Proszę Państwa, zadania inwestycyjne. I znowu odrębny załącznik prezentuje bardzo szczegółowo zadania inwestycyjne, wydatki inwestycyjne, wyszczególniając zadania. Proszę Państwa, tych zadań było, za sekundę powiem, 42 pozycje. Prezentowane są dane dotyczące planu, wykonania i udziału procentowego. Natomiast w odniesieniu, jeśli chodzi o odniesienie do odchyleń, były zadania, na które nie wydatkowano żadnych środków, tak jak na przykład przebudowa skweru imienia majora Władysława Szymanowskiego, ponieważ w roku 2014 trwały procedury związane z przejęciem terenu, no, nie zostało to dokonane, w związku z tym nie było wydatków. Proszę Państwa, co jeszcze? Były takie zadania, które zaistniały w budżecie w związku z koniecznością podjęcia procedur, tak jak na przykład budowa boiska wielofunkcyjnego w Bogucinie, po to, żeby ogłosić przetarg, żeby podpisać umowę, czyli już zobowiązania zaciągnąć, musieliśmy mieć to zadanie w budżecie, natomiast ciężar wydatkowy, jeszcze raz tu odwołuję się do kasowości budżetu, czyli wydatkiem jest to, co zostało fizycznie przelane z konta, przeniesiony był na, może nie tyle na to przeniesiony, wystąpił z natury sprawy w roku dopiero 2015. Proszę Państwa, wszystkie projekty finansowane, współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu,
budżetu Unii Europejskiej zostały również bardzo szczegółowo przedstawione, zarówno w formie tabelarycznej, prezentując planowane dochody i wydatki, zmiany tych wielkości w trakcie roku i przyczyny tych zmian oraz wykonanie. I każdy z nich został odrębnie opisany. Tych projektów, proszę Państwa, było 11. Kolejna rzecz to dotacje udzielone z budżetu gminy. Zgodnie z planem ponad 306 tysięcy złotych zostało zaplanowane. Przepraszam. Zgodnie z planem powinno być 306 070 48 groszy. Została drobna kwota niewydatkowana. Proszę Państwa, jest to 100 parę złotych, wynikające po prostu z realizacji tego zadania w trybie konkursowym i w wyniku przyjęcia korzystniejszej ekonomicznie oferty. I te środki właśnie stąd, ta różnica w wydatkowaniu tych środków. Wynik budżetu, proszę Państwa, to planowany deficyt 1 225 000 zł. Został zrealizowany, czyli budżet, wykonanie budżetu 2014 roku zamknął się deficytem 307 753,87 zł. Czyli to, proszę Państwa, no, niewiele ponad 1/4 tego, co planowaliśmy. Przychody budżetu to wyemitowane obligacje w kwocie 960 tysięcy złotych. Zgodnie z planem. Inne źródła to wolne środki wygospodarowane przez gminę. Rozchody, proszę Państwa, to kwota pełna 618 850 zł i w pełnej wysokości, w tej planowanej wysokości zostały dokonane, z czego spłata kredytów i pożyczek to 478 850 zł, a 140 tysięcy to wykup obligacji. Zostały wykupione obligacje jeszcze zaciągnięte przez gminę w latach 2008-2010 i ta kwota spłaconych, wykupionych obligacji w zeszłym roku to była ostatnia kwota z tej emisji. Wszystkie obligacje zostały przez gminę już wykupione z tamtego okresu, wyemitowane i z tamtego tytułu nie mamy już żadnych zobowiązań. Natomiast spłata zadłużenia oczywiście odbywała się zgodnie z zawartymi umowami i określonym w nich harmonogramie spłat. Należności gminy, proszę Państwa, wynoszą nieco ponad 1 242 000 zł, w tym wymagalne to prawie 800 000 zł. Przede wszystkim wymagane należności to zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny. Z tego tytułu gmina ma najpoważniejsze zobowiązania, zależności, przepraszam, wymagane, przy czym tylko przyjmuje, jest przekaźnikiem, nie ma żadnego wpływu na jakiegokolwiek wpływu na ściąganie w tym zakresie tych należności. Pozostałe z tytułu podatków, dostaw wody czy użytkowania wieczystego i dzierżawy gmina na bieżąco monitoruje i używa wszystkich środków dostępnych prawem po to, żeby te należności zabezpieczyć dla gminy i wyegzekwować. Zobowiązania, proszę Państwa, na 31 grudnia 2014 roku to kwota 6 240 883 zł i 25 groszy, z czego dług z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji to kwota 5 660 100 zł. Ich relacje to kwota długu do dochodów 35,93%. Przypominam, że jeszcze do roku poprzedniego obowiązywał wskaźnik 60%. Można kwotę spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów o 5,16%. Długo to wskaźnik 15%. Gmina nie udzieliła żadnych poleceń
wszystkie te dane, które są zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu, tylko w formie i według wzorów obowiązujących zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. To z mojej strony tyle na ten temat, jeśli chodzi o wszystkie najważniejsze sprawy, główne sprawy związane z, a nawet w niektórych szczegółach, z wykonaniem budżetu za rok 2014 zostały już panu przekazane. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jest to zapoznanie rady z treścią uchwały Regionalnej Izby Ratunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014. Bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała składu oddającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Garbarz-Szaliczyńską sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół radomy. Przewodniczący Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Okleja i Tomasz Kaczkowski. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłożony przez wójta gminy Garbarka Lechnisko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 opiniuje pozytywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych przystępuje odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołów radowych w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Punkt drugi. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu zgodnie z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych. Uzasadnienie. W dniu 31 marca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu zgodnie z wymogami określonymi w artykule 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wpłynęło zarządzenie wójta nr 15 przez 2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Skład orzekający, opiniując powyższe sprawozdanie, dokonał jego analizy pod kątem zachowania wymaganej szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletności i zgodności z prawem przedstawionego wykonania budżetu, stwierdzając, co następuje. Sprawozdanie przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zachowując wymóg określony w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Uchwalony przez dany budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał dochody w wysokości 16 104 614 zł 80 zł. Natomiast wydatki w wysokości 17 329 614 zł 80 zł. Z analizy sprawozdań wynika, iż prognozowane dochody zrealizowano w wysokości 15 756 000 6 zł i 40 zł. To stanowi 97,82% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2013 roku o 11,93%. Dochody bieżące wykonano 99,67%, a majątkowe około 73%.
strukturze dochodów duży udział przypada na subwencję. To jest 50,54% dochodów całkowitych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan należności wymagalnej wobec gminy według sprawozdania LB27S wynosił 798 539 zł. To jest 5,07% dochodów wykonanych. W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne uległy zmniejszeniu o 6830 zł. Zaległości w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 231 665 zł, a w opłatach za odpady komunalne stanowiły 87 117 zł. A z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 448 059 zł. W części opisowej odniesiono się do odchyleń w realizacji planu dochodów oraz do egzekucji prowadzonych w zakresie należności wymagalnych. Wydatki wykonano w kwocie 16 060 760 zł, to jest 92,68% planu. Powyższa kwota jest o 13,39% wyższa od wydatków poniesionych w roku ubiegłym. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 82,34% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe to kwota 2 835 857 zł. Co stanowi 93,05% uchwalonego planu, stanowiącą 17,66% wydatków ogólnych. W części opisowej zamieszczono informacje o udzielonych z budżetu dotacjach celowych i podmiotowych. Omówiono również realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Za rok 2014 dochody z tego tytułu wyniosły 434 745 zł, a wydatki to kwota 394 256 zł. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Omówiono także dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki w tym zakresie były o 6955 zł niższe od uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przeznaczenie tych środków na inny cel niż wskazany w ustawie stanowi naruszanie artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W części opisowej szczegółowo omówione realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, jak również zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 269 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenie wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych i zadania zleconych. W wyniku analizy sprawozdań na koniec 2014 roku nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zaciągnięte zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły na koniec roku, mieszczą się w granicach upoważnień. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok gmina osiągnęła deficyt budżetowy wynoszący 707 753 zł. Planowany deficyt to kwota 1 225 000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku według tytułów dłużnych wyniósł 5 660 100 zł i stanowi 35,93% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji. Zadłużenie wykazane na koniec 2014 roku jest o 6,4% wyższe od zadłużenia, jakie miało miejsce na koniec roku ubiegłego. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się w 2014 roku poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający RIOM, zespół w Radomiu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak w sentencji uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dr Janina Filipowicz. Dziękuję bardzo za odczytanie uchwały. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2014 i sprawozdania finansowego. Ponieważ dyskusja jest w punkcie następnym, więc bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Gatarka w miejscu 31 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta gminy Gatarka Rybnicko z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego. Rada Gminy Gatarka Rybnicko uchwala co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Gatarka Rybnicko z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego postanawia się o ich zatwierdzeniu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 9. Jest to dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 i sprawozdaniem finansowym. Myślę, że poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki i Finansów. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Goście. Raz w roku przypada nam, radnym, ocenić pracę wójta. Oczywiście za rok poprzedni. Nie będę powtarzać tych cyfr wszystkich, które Pani Skarbnik przełożyła Radzie i Państwu, ale skupię się na pewnych rzeczach, które może umknęły Pani Skarbnik, a po prostu ja to wywróciłam. Tak jak powiedziałam na początku, Pan Wójt złożył stosowne sprawozdanie z wykonania budżetu w odpowiednim czasie. Sprawozdanie to zawierało formę tabelaryczną, formę opisową i Komisja Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym bardzo szczegółowo analizowała wszystkie tutaj zawarte informacje. Cieszy nas bardzo, że planowany budżet, który był w 2013 roku, trudno jest tak dokładnie zaplanować, ponieważ my stoimy praktycznie przed pewnymi niewiadomymi, gdzie na budżet Pani powiedziała już to, co się składa, zwłaszcza skoro te subwencje. One są później subwencjami jeszcze w różnych, jak na przykład w oświacie. My nie wiemy dokładnie, jaka kwota wpłynie, skąd są te pewne różnice pomiędzy planowanym a późniejszymi dochodami.
Niemniej jednak dochody zostały zrealizowane w ponad 97%, a wydatki ponad 99%, i to nas bardzo cieszy. Tu jak pani skarbnik wspomniała, że bardzo dużą taką ujemną stroną być może w naszych dochodach, za co moglibyśmy jakąś inwestycję poczynić, to było obniżenie stawek podatkowych zaproponowanych przez pana wójta, przyjętych przez Radę Gminy, i była to kwota bliska 921 627,85. Proszę państwa, na tej uldze, jak tak można powiedzieć, skorzystali wszyscy mieszkańcy, ponieważ to dotyczyło, tak jak pani skarbnik wspomniała, podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, transportu rolnego, leśnego. Więc uważamy, że na pewno stanowiło to pewien procent ujemny, około 11%, ale również wychodzimy, proszę państwa, zarówno pan wójt, jak i Rada Gminy, mieszkańcom naprzeciw, że nie jesteśmy takimi, którzy tylko chcą mówić skórę, ale również widzimy także, że w naszej gminie niestety nie mamy wielkich zakładów przemysłowych, nie należymy do jakiejś bogatej gminy, do gminy naszej przeciętnej. W związku z tym myślę, że pomimo, że ten podatek został obniżony od stawek proponowanych przez ministra, jednak jest taką stroną ze strony pana wójta i tutaj rady bardzo pozytywną. Pani skarbnik wspomniała, że były pewne odchylenia od wykonania dochodów. Tak, były. Mamy tu wyszczególnioną kulturę fizyczną, oświatę, gospodarkę komunalną i tak dalej. I jeszcze pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Proszę państwa, to nie wynikało z zaniedbań. Mamy tu jasną informację. Wynikało to przede wszystkim z rozliczeń, bo my możemy planować, natomiast te rozliczenia są w roku, bardzo często w roku następnym. Jeśli chodzi teraz o wydatki, nie będę tutaj się w cyferki bawić, tak jak powiedziałam, że wydatki zostały wykonane prawie w 90%. Ale ja myślę, że mieszkańcy oglądają internet, interesują się, to bardzo nas cieszy. Chcę tylko zwrócić uwagę na takie może najistotniejsze pozycje, które w bieżącym roku, w roku 2014, były przez pana wójta realizowane. To jest między innymi bardzo duża inwestycja, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuszków. Oczywiście rozliczenie później również było w okresie późniejszym. Następnie przystąpienie do kolejnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy. I ta inwestycja została zaplanowana na czwarty kwartał roku 2014 i pierwsze dwa kwartały, drugi kwartał roku 2015, więc rozliczenie będzie również po zakończonej inwestycji. Następnie przebudowa drogi gminnej Garbarce-Lipnisko. Garbatka Długa, czyli ulica Przemysłowa na odcinku 0,578 kilometra. Była również bardzo to taka dla nas, dla mieszkańców znacząca. No oczywiście nie inwestujemy tylko w drogi i to, co jest widoczne, ale również inwestujemy w to, żeby rozwijała się nasza młodzież. Inwestujemy w kapitał ludzki. I tutaj na przykład mamy projekt realizowany w ramach programu operacyjnego kapitału ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie mamy od biedności do aktywności. Programy te dotyczą naszych szkół. Następnie wyposażyliśmy świetlicę przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbarce-Lipnisku. Również projekt był współfinansowany. Ponadto w ubiegłym roku, w 2014, w związku z tym, że dzieci sześcioletnie przybyły do naszych placówek oświatowych, należało w szkole podstawowej, w Zespole Szkół Samorządowych w Garbarce przebudować łazienki, które mają być dostosowane do wieku ucznia. I taka również inwestycja miała miejsce. Ponadto była rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w miejscowości Garbarka Zbyczyn,
Oczywiście duża inwestycja, Państwo na pewno korzystają w większości z niej, była to przebudowa targowiska gminnego. Projekt również był rozłożony nie na jeden rok i będzie rozliczany. Następnie festyn rodzinny, czyli tak zwane Dni Garbatki, które już stały się tradycją naszej miejscowości i one również zostały tutaj współfinansowane. Kwota była dosyć znacząca, bo wiemy, że nie byłoby nas stać na sprowadzenie no przynajmniej takiego zespołu, który by przyciągnął nie tylko naszych mieszkańców, ale również tych gości. Była to kwota ponad 42 tysiące złotych do finansowania. Dalej, budowa kortu tenisowego w Garbatce Letniskiej. Odbudowa placu zabaw w Garbatce Letniskiej. I tak by mogła dalej jeszcze mniejsze i drobniejsze inwestycje gminy. Ponadto, proszę Państwa, Rada Gminy od kilku lat prowadziła tak zwany fundusz sołecki. I ten fundusz sołecki pozwala nam, raczej nie nam, ale mieszkańcom poszczególnych sołectw na rozwijanie samorządności lokalnej. I ten fundusz sołecki, proszę Państwa, jest różny ze względu na to, jaka liczba mieszkańców zamieszkuje w danym sołectwie. I ten fundusz rozwiewa na kwotę prawie 125 tysięcy złotych. Jest to kwota dosyć znacząca. I naprawdę przez te kilka lat każdy z sołectw może się pochwalić, nie tylko placami zabaw, które są prawie w każdym już sołectwie, ale wiele, wiele jeszcze drobniejszych innych inwestycji. My na przykład tu w Garbatce wyremontowaliśmy nie tylko za fundusz sołecki, bo o ile pamiętam, ponad 20 tysięcy złotych, ale ten chodnik przy kościele, tą tak zwaną ulicę Kronową, no cała kwota dofinansowana była oczywiście z budżetu gminy, ponad 40 tysięcy złotych. Przyjemnie spojrzeć, nic się już nie potyka, jeśli udajemy się do kościółka. Poza tym, proszę Państwa, chciałam również powiedzieć, że to zadłużenie, bo może ktoś pomyśli, to rzeczywiście ponad 5 milionów złotych, może ono jest duże, może nie jest tak duże. Jeśli zważymy, jakie inwestycje są prowadzone w gminie, te środki, o które występujemy do banków, to są kredyty, obligacje, te środki nie są konsumowane, te środki są przeznaczone na inwestycje. I myślę, że każda gmina, mądra gmina, która o takie środki występuje, nie tylko dofinansowanie z Unii Europejskiej, bo żeby dostać środki z Unii Europejskiej, to proszę Państwa, musimy mieć wkład własny. Jeżeli nie stać nas na wkład własny, a mamy możliwość pozyskania, no niestety stoimy przed tym dylematem, że wówczas należy te środki zaciągnąć kredytowe. Myślę, że zadłużenie, jakie tutaj mamy, to jest w granicach 35%, jest zadłużeniem bezpiecznym i nie grozi nam żadne tutaj bankructwo, także myślę, że tutaj należy bankowi podziękować, że plan, jaki założył, bo to pan wójt przedkłada Radzie plan budżetu na rok następny, myślę, że zrealizował. No oczywiście przy wsparciu tutaj Rady Gminy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za obszerny głos dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 10. Jest to przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium budowie gminy Garbatka Letnisko za rok 2014. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium budowie gminy Garbatka Letnisko za rok 2014. Komisja w składzie. Dlatego przewodniczący komisji Cecylia Jóra-Członek, Natalia Kuśmierowska-Członek, Janusz Stachowski-Członek, Stanisław Wieńca-Członek. Działając na podstawie artykułu 18 ustawy 8 marca 1997 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2014 rok oraz
wnosi do Rady Gminy o udzielenie panu Robertowi Kowalskowi, wójtowi gminy Garbatka Jakuńsko, absolutorium za 2014 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy wykonania budżetu gminy za 2014 rok, komisja, obradując w pełnym pięcioosobowym składzie, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niższego wniosku. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie panu Robertowi Kowalczykowi, wójtowi gminy Garbatka Lednicko, absolutorium za 2014 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzielenie absolutorium 5 głosów, przeciwko udzieleniu 0, wstrzymujących się 0. Podpisano przez członkowie komisji. Proszę państwa, komisja pracowała przez 2 dni, 4 i 5 maja. W tym czasie pani skarbnik, można powiedzieć, że była z nami, odpowiadając i wyjaśniając wszystkie problemy, za co w imieniu komisji serdecznie dzięki. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. W związku z tym przystępujemy do punktu kolejnego 11. Jest to zapoznanie Rady z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Garbatka Lednicko za rok 2014. Bardzo proszę o czytanie treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka Lednicko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy, zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Witold Paczkowski i Jolanta Okleja. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka Lednicko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. Odwołanie przysługuje Radzie. Uzasadnienie. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka Lednicko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 wpłynął do Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w dniu 7 maja 2015 roku. Skład orzekający OIO, opiniując powyższy wniosek, stwierdził, co następuje. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniach dnia 4 i 5 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdania i informacje wójta w zakresie zgodnym z artykułem 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Komisja rozpatrzyła sprawozdania finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego, wykorzystując jednocześnie określone sprawozdania statystyczne. W opinii o wykonaniu budżetu załączonej do wniosku przytoczone dane dotyczące stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych, dokonując porównania z dochodami i wydatkami roku ubiegłego. Stwierdzono jednocześnie, iż nie wystąpiły znaczące odchylenia od planu. Komisja nie wniosła uwag do realizacji wydatków majątkowych. W opinii została przytoczona kwota zobowiązań obejmująca zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i bieżące. Przedmiotem analizy był także wynik, jaki wystąpił w wyniku realizacji budżetu. Omówiono również realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Z zapisów opinii wynika, iż w powyższej kwestii komisja przyjęła wyjaśnienia zamieszczone w sprawozdaniu opisowym wójta gminy. Komisja nie wniosła uwag do informacji o stanie mienia komunalnego. Z treści opinii wynika, że zostało rozpatrzone sprawozdanie finansowe. Brak jednak odniesienia zarówno do elementów tegoż sprawozdania, jak również do zmian, które miały miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym.
wniosku nie stwierdzono sformułowań i ocen niezwiązanych z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok. Przytoczone w nim dane dotyczące wykonania budżetu zgodne są z przedłożonymi sprawozdaniami. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu i jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi za rok 2014. Wniosek został podpisany przez 5 obecnych na posiedzeniu członków komisji. Zgodnie z regulaminem w skład komisji rewizyjnej wchodzi 5 członków. W związku z powyższym skład orzekający podjął uchwałę jak powyżej. Przewodnicząca składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy Janina Kilikowicz. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zakładka Letnisko. Bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Zakładka Letnisko z 21 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Zakładka Letnisko za rok 2014. Rada Gminy Gazeta Letnisko po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Gazeta Letnisko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wójtowi gminy Garbatka Letnisko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały treści uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy Garbatka Letnisko udziela panu wójtowi absolutorium. Gratuluję. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu radnym dziękuję. Mam nadzieję, że to taki dobry znak do naszej dalszej dobrej współpracy w tym roku 2015. Dziękuję bardzo jeszcze raz w imieniu wszystkich panu wójtowi. Życzymy głosy w 2015 roku. W następnym roku również było tak pomyślnie, a teraz ogłaszam zasłużoną przerwę. Chciałbym umówić obrady 6 sesji Rady Gminy Zakładka Letnisko. Przystępujemy do punktu 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Zakładka Letnisko. Na posiedzeniach komisji były to szczegółowo omawiane. Bardzo prosił krótko pani. Szanowni Państwo, projekt zmian budżetowych przygotowanych na dzisiejszą sesję obejmuje zwiększenie zarówno dochodów, jak i wydatków do kwoty 173 630 zł. Wynikają one z bieżącej realizacji budżetu. Zwiększone dochody, których źródłem przede wszystkim jest pozyskane dofinansowanie unijne na realizację projektów inwestycyjnych, przeznaczone są na wydatki w tym zakresie. Wprowadza się przy tym dwa nowe zadania inwestycyjne. Jest to budowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie w gminie Garbatka Letnisko. Wynik budżetu pozostaje bez zmian, natomiast aktualizuje się wielkości, które szczegółowo prezentują załączniki o dochodach, wydatkach, o wysokości inwestycji oraz wysokości dotacji przekazanej z budżetu gminy, przede wszystkim do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu z udziałem gminy. Są to umowy z roku 2008. Umowy te dotyczą wprowadzenia tzw. elektronicznej administracji oraz opracowania baz wiedzy o Mazowszu. Wprowadza się również zmiany w finansowaniu przychodów. Ich wysokość nie zmienia się, natomiast zmniejsza się o 752 620 zł wysokość planowanej emisji obligacji, wprowadzając w to miejsce środki wygospodarowane przez gminę. Wolne środki wygospodarowane przez gminę. Budżet jest zbilansowany, spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi.
Proszę Państwa, proszę o przyjęcie zaproponowanej zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Państwa? Dziękuję bardzo. W związku z tym bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Karpacko-Radzyńska z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Rada Gminy Karpacko-Radzyńska uchwała budżetowej za rok 2015 nr 2/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza następujące zmiany. Paragraf 1, punkt 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 173 630 zł. Tabela nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 173 630 zł. Tabela nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Trzecie. Zmienia się tabela nr 3. Wydatki inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wtedy zmienia się załącznik nr 1 do uchwały. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należnym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób. Pierwsze. Paragraf 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16 467 174 zł 56 groszy. Z tego a bieżące w kwocie 14 243 391 zł 55 groszy. B mają w kwocie 2 232 783 zł 1 groszy. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustalamy w kwocie 1 467 000 477 zł 9 groszy. Punkt 2. Paragraf 1. Punkt 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 18 947 194 zł 56 groszy. Z tego a bieżące w kwocie 13 608 716 zł 80 groszy. B majątkowe w kwocie 5 338 477 zł 76 groszy. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 467 477 zł 9 groszy. 3. Paragraf 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 752 600 zł z następujących tytułów. A. Emisja obligacji w kwocie 3 miliony. B. Wolne środki w kwocie 752 620 zł. Paragraf 3. Pierwszy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Karpacko-Radzyńska. Drugie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w treści uchwały? Bardzo proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to kontynuacja, konsekwencja tego punktu. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karpacko-Radzyńska. I myślę, że tu, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Karpacko-Radzyńska z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. Rada Gminy Karpacko-Radzyńska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacko-Radzyńska zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Karpacko-Radzyńska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem otrzymanej treści uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. Również podczas pracy komisji było to mówione przed panią skarbnik. Nie wiem, czy jest pan chciałby. Myślę, że to wyjaśnione. W związku z tym bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Karpacko-Radzyńska z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji.
Radę Gminy Garbatka Letnisko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Garbatka Letnisko wyemituje 3000 obligacji łącznie 1 gal o wartości nominalnej 1000 zł. Każda na łączną kwotę 3 miliony. W połowie 3 miliony złotych. Drugie, emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Trzecie, obligacje będą obligacjami dla okaziciela. Czwarte, obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Piąte, obligacje nie będą zabezpieczone. Paragraf drugi. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Paragraf trzeci. Pierwszy. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach. Pierwsza seria A15 o wartości 50 tysięcy złotych. Seria P15 o wartości 290 tysięcy złotych. Seria C15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria D15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria E15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria F15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria G15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria K15 o wartości 380 tysięcy złotych. Seria I15 o wartości 380 tysięcy złotych. 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 roku. 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Garbatka Letnisko. Paragraf 4. Pierwsze. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach. Pierwsze. Obligacje serii A15 w 2020 roku. Drugie. Obligacje serii B15 w 2021 roku. Obligacje serii C15 w 2022 roku. Obligacje serii D15 w 2023 roku. Obligacje serii E15 w 2024 roku. Obligacje serii F15 w 2025 roku. Obligacje serii G15 w 2026 roku. Obligacje serii H15 w 2027 roku. Obligacje serii I19 w 2028 roku. Drugi. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Trzeci. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ustępie pierwszym przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Paragraf 5. Pierwszy. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Drugi. Oprocentowanie obligacji będzie zmienione równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego zwiększonej o marżę. Trzecie. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Czwarte, jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ustępie trzecim przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Paragraf 6. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Garbatka Letnisko w latach 2015-2022. Drugie, wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Garbatka Letnisko lub przychodu z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2028. Paragraf 7. Upoważnia się wójta gminy Garbatka Letnisko do a. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania. b. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji. c. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. Paragraf 8. Pierwsze. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garbatka Letnisko. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem ożonej treści uchwały? Stwierdzam, że uchwała jest przyjęta. Przechodzimy do punktu 16. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/16/15 Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasę. To jest to korekta poprzedniej uchwały naszej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę o czytanie treści uchwały.
uchwała Rady Gminy Garbarka Lipiska z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 16 przez 15. Proszę. W sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie interesentów i nagrodzenia za inkasa. Rada Gminy Garbarka Lipiska uchwala za następny. Paragraf pierwszy. Pierwsze. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Drugie. Inkaso podatku rolnego, leśnego i nieruchomości powierza się sołtysom gminy Garbarka Lipiska w 9 sołectwach gminy, a inkasentami będą pan Wit Kazimierz Anieli, pan Maciejewski Zdzisław Wąkowiec, pan Laskowski Zdzisław Bogusi, pani Michałowska Dorota Brzustów, pan Pasowa Czesław Garbarka Długa, pani Otarkowska Grażyna Garbarka Zbyczy, pani Kutyła Jadwiga Garbarka Lipiska, pani Kwasik Barbara Molendy, pan Sykuła Henryk Ponitka. Paragraf drugi. Za pobór podatku w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie od sumy zainkasowanych podatków i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy według niżej wymienionej skali procentowej. Pierwsze sołectwo Anieli 9,5%, a drugie sołectwo Bąkowiec 7,2%, trzecie sołectwo Bogusin 7,5%, sołectwo Brzustów 9%, sołectwo Garbarka Długa i Garbarka Nowa 6,8%, sołectwo Garbarka Dziewiątka i Garbarka Zbyczyn 7,4%, sołectwo Garbarka Lipiska 6%, sołectwo Molendy 7,4%, sołectwo Ponikwa 7,5%. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Tracą moc. Uchwała nr 7/30/2011 Rady Gminy Garbarka Lipiska z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała nr 5/16/15 Rady Gminy Garbarka Lipiska z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem otrzymanej treści uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 17. Jest to podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Również podczas prac komisji pani kierownik nam szczegółowo to omówiła. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? W związku z tym bardzo proszę o czytanie treści uchwały. Pana Rady Gminy Garbarka Lipiska z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Rada Gminy Garbarka Lipiska uchwala za następny paragraf pierwszy. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Garbarka Lipiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały podjęcia się wójtowi gminy Garbarka Lipiska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 18. Są to odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, drodzy goście, jeżeli chodzi o drogi nasze gminne, to my, proszę Państwa, zakupiliśmy, że dzisiaj było przewożone koszywo, mamy zmielony gruz, który również przygotowujemy na nasze drogi. Wszystkie drogi sukcesywnie gminne będą robione. Będą w taki sposób, będziemy się starali w taki sposób je robić, no żeby były przejezdne, żeby nie było dołów, także spokojnie wszystkie drogi po kolei będziemy robić. Oczywiście mamy pewne priorytety i tutaj chcemy, żeby w pierwszej kolejności robić drogi tam, gdzie dzieci dojeżdżają do szkół i te drogi w pierwszej kolejności będziemy robić, natomiast no, te pomniejsze drogi, krótsze, będą musiały chwileczkę poczekać. Jeżeli chodzi o koszenie, to również sukcesywnie kosimy. Mamy
trzy kosy w tej chwili i staramy się po kolei w jakimś tam systemie ustalonym przez kierownika gospodarki komunalnej iść wzdłuż tych dróg i wykaszać wszystkie pobocza. Jeżeli chodzi o Polankę, no tutaj jest, że tak powiem, taka sprawa trudniejsza, o czym troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać w trakcie komisji. Jak Państwo wiecie, od początku staramy się te walory przyrodnicze i turystyczne gminy odtwarzać. Przecież to nikt inny, tylko my zrobiliśmy, wyczyściliśmy całe konfliktisko. To my zrobiliśmy nową plażę, to my zrobiliśmy zejścia, to my zrobiliśmy murek, to my zrobiliśmy taras, to my zrobiliśmy boiska, to my odnowiliśmy grzybek, to my zrobiliśmy nowy plac zabaw. Także no, staramy się inwestować tyle, na ile nas stać z roku na rok w Polankę. W tej chwili jesteśmy przecież na etapie kończenia projektu nowego oświetlenia Polanki i monitoringu na Polance, który myślę, że już niedługo ukończymy. Staraliśmy się pozyskać partnera, przecież wiecie, szukaliśmy partnera do tego, który wziąłby Polankę i żebyśmy wspólnie coś robili. Teraz jest to nas chyba czwarty partner, jakby tak policzyć, z naszego pięcioletniego. Jest to nasz czwarty partner, tak? No ale ja nie mam wpływu na to, że jest 1, 2, 3 maja to zamknięte. No, myślę, że musimy wspólnie pracować. No, my robimy, staramy się robić swoje, ale partner nasz też musi robić swoje. My będziemy organizować imprezy. Jest kalendarz imprez i wiecie Państwo, że wszystkie imprezy, które się dzieją na Polance, to właściwie nikt inny nie organizuje, tylko Urząd Gminy Garbarka Lewicy. Oczywiście zastanawiamy się, jak ta Polanka ma dalej wyglądać. Rozmawiamy tu wśród współpracowników, czy budować pomosty, czy budować lewy basen na przykład na terenie Polanki. Tak? Mamy, czy budować urządzenia do zabawy na wodzie, które z panią sekretarz oglądaliśmy i też się nad tym zastanawiamy. No, zastanawiamy się, w którym kierunku iść, ale prawda jest taka, że no, jeżeli nie będziemy mieli partnera z drugiej strony, który będzie razem z nami pracował i myślał o tym, żeby tą Polankę rozwijać i żebyśmy wspólnie coś robili, no to my moglibyśmy się zarobić, zainwestować, a może się okazać, że niestety i tak nikt nie przyjedzie, bo nie będzie się miał czego nabić i co zwierzyć. No myślę, że przed nami dyskusja na ten temat i musimy się dalej zastanawiać, co z tą naszą Polanką dalej robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak jak powiedziałeś, postaramy się może na komisję poprosić partnera, żeby nam przybliżył, żebyście Państwo... No tak. No to partnerem jest pan. No tak mi się wydaje, że warto by było z tej strony się wypowiedziały, bo my też mamy tutaj uwagi, prawda, żeby to jakieś relacje zdajemy. Także panie burmistrzu, na komisję kolejną jeszcze poprosimy. W związku z tym, proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu. Są to sprawy różne. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Ja mam taką informację, a mianowicie w dniu 13 czerwca o godzinie 14 miejscowości Murendy organizujemy festyn z okazji Dnia Dziecka, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Proszę zabierać dzieci, wnuki, dorośli, wszystkich. Zapraszam teraz. Od której godziny? Od 14. Szanowni Panie Burmistrzu, ja korzystając z okazji Panu Przewodniczącemu w swoim sprawozdaniu na imieniu o uroczystości bardzo miłej w szkole w Szczecinie, chcę jeszcze raz podziękować tutaj
imieniu radnych, czyli tych, którzy zaszczycili swoją obecnością pani dyrektor, że naprawdę młodzież przygotowana, piękna część artystyczna, no nie wiem skąd pani wyczasnęła tego fantastycznego żonglera, bo tak mogę powiedzieć, naprawdę fajna rzecz. No oczywiście, pogoda tak pół na pół, bo później na boisko wyszliśmy, no boisko wspaniałe. Życzymy, żeby cała miejscowość z niego korzystała. No, występy to już nie powiem, to teatr naprawdę nie gorszy, może jak tak w Radomiu. A część następna jeszcze lepsza. Dziękuję. Ja również bardzo chcieliśmy zaprosić w imieniu swojej własnej Rady Słoweckiej i Zaznajomowskiego. Organizujemy w sobotę 30. o godzinie 15 rozpoczynamy i zapraszamy z dziećmi, z babeczkami, z wnukami, bo to będzie tak, dzień matki, dzień rodziny i dzień dziecka, tak razem włącz. Ponieważ organizujemy to pierwszy raz imprezę, to mam nadzieję, że... A jeszcze mówię, pogoda zapewniona, słoneczna. Zapraszam. Bo to oczywiście. Dzień dobry Państwu. Dla tych, którzy mnie nie znają, chciałem się przedstawić. Nazywam się Janusz Gwardiak i chciałbym zabrać głos w sprawie kąpielisk w Karwacy. Otóż Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, Szanowna Rado i Szanowni Zebrani. Wizytówką Garbatki jest kąpielisko, a konkretnie mówiąc cały zespół. Każda miejscowość dba o to, żeby czymś ludzi przyciągała. Do Garbatki zawsze przyciągała polanka, kąpiel, zabawy, rekreacje. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy, jak poszedłem na to nasze kąpielisko, to tam żaby już pouciekały. Nie wystarczy drobnych kroczków. Słuchajcie, mamy warunki naturalne w tej Garbatce. Wąwóz i cały kompleks od torów biorąc, aż po dawną budowę, tak jak nazywali ten zbiornik wody. Moi drodzy, tu jest potrzebny plan zagospodarowania całego kompleksu wodnego, począwszy niemalże od torów, a skończywszy na tej budowie. Jeśli się będzie miało taki plan, dopiero można rozmawiać z generalną tą dyrekcją lasów państwowych, z wojewodą mazowieckim, z tymi decydentami, którzy mogą coś zrobić. Słuchajcie, moi drodzy, nie bójcie się poważnych wyzwań. My tutaj decydujemy o tej gminie, o tej miejscowości. Przecież tylko wszystko zależy od nas. I wiem, że jeśli radni nie będą powielali problemów, które się tutaj oczywiście będą wynikały i to duży, tylko będą od tego, żeby pokonać każdy problem, dopiero coś się zrobi. Moi drodzy, że Garbatka nazywa się letniskiem, to nie znaczy, że to jest letnisko. Letnisko to wymaga pracy, nakładu i zrobienia z Garbatki letniskiem, a więc przywrócenie jej przynajmniej tych walorów, które były, a jeszcze ich powiększy. Moi drodzy, to jest nie tylko inwestycja dla naszych dzieci, dla naszej gminy, bo wiemy, czym jest pływanie. To jest inwestycja dla powiatu i dla województwa. To jest dla nas wszystkich. Dzisiaj stanowimy tu jedną Polskę. Nie możemy mówić leśnicy, kolejarze, gmina i tak dalej. To my stworzymy tą społeczność i my za nią odpowiadamy. I my o nią walczymy. Weźmy sobie pod uwagę takie słowa piosenki. Jeśli nie my, to kto? Więc proszę o poważne podejście do tego problemu. Dziękuję bardzo. A widzę, że mam tutaj ludzi, którzy sprzyjają temu tematowi. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Myślę, że jak pan powiedział, że tam trzeba dwojga, druga piosenka. I myślę, że nie tylko dwojga, ale w tym kierunku myślę, że idziemy już 4 lata poprzednie i ta obecna kadencja idzie w tym kierunku, żeby przywrócić właśnie to, co pan powiedział. Te walory dawne, które były. Wiele zostało rzeczy zrobionych, ale przed chwilą pan wójt mówił, no niestety niektórzy partnerzy, czy ci, którzy mogliby nam szybciej pomóc, niestety gdzieś tam się opóźniają. Ale ma pan rację, że trzeba cały czas drążyć, no nie da się
wciąż, także myślę, że to będziemy robić. W sytuacjach trudnych postaram się Państwa wspomóc. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo i zapraszamy do współpracy. Pani Radna Kęska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, na poprzedniej sesji był poruszony temat drogi przy ulicy Jana Kochanowskiego. Wiem, że to jest droga wojewódzka. Ja chciałam, tu na komisjach poruszam temat drogi przy ulicy Hanki Lewandowicz i tych uliczek bocznych, począwszy od Fabrycznej do końca Garbarki. Bardzo proszę o informacje dla mieszkańców Garbarki, bo są bardzo zainteresowani. Jakie są plany modernizacyjno-inwestycyjne związane z tą częścią Garbarki? Czy może coś już w tym roku uda się zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Bardzo proszę o wypowiedź. Dziękuję. Tak, Szanowni Państwo, na osobie inwestycyjnie w budżecie gminy znajduje się takie zadanie jak opracowanie dokumentacji na właśnie tą część Garbarki. Jesteśmy świeżo przed przetargiem, co trwa ustalanie wartości szacunkowej projektu na modernizację właśnie ulicy, o której Pani wspomniała. Rzecz rozwija się w tej chwili o kwotę, czyli tak jak wspomniałam, wartość szacunkowa. Prawdopodobnie będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tej dokumentacji. W tym roku na pewno nic się nie zadzieje w tym temacie, dlatego że opracowanie dokumentacji musi trochę potrwać, ale mam nadzieję, że do końca roku będzie ona wykonana. Dziękuję bardzo. Co z Pani Państwa sprawa różne chciałby Pan Radny. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni i dobrani goście. No ja nie trudno zauważyć, że powiedzmy realizacja zamierzonego planu finansowego gminy za 2014 rok, myślę, można ją ocenić jako pozytywną, czy nawet dobrą. Na pewno nigdy nie jest tak, że nie można by czegoś było zrobić lepiej. Tym niemniej no, wygląda ta realizacja dobrze. Myślę, że jest to zasługą zarówno Pana Wójta, jak i Pani Skarbnik, jak i Państwa Radnych, a myślę, że również warte podkreślenia jest to, że jest ta dobra współpraca między Panem Wójtem a Radną, o czym świadczy choćby dzisiejsze głosowanie nad udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi, no, gdzie jednogłośnie Państwo to absolutorium Panu Wójtowi udzieliliście. Ja natomiast chciałbym jakby zasygnalizować Państwu, że zarówno Rada Powiatu, jak i Pan Starosta, Panowie Starości, w tym wicestarosta pochodzący z tej gminy, chcieliby również dobrej współpracy między powiatem a gminami, w tym również oczywiście naszą gminą. Chciałbym powiedzieć o tym, że jednym jakby z wyrazów, czy jednym z elementów tej współpracy jest pomoc finansowa gmin dla powiatu, przeznaczeniem środków przez powiat na zadania z zakresu ochrony środowiska. I o ile koniec poprzedniego roku, początek tego roku była propozycja starosty, w cudzysłowie mówiąc, wymiany pieniędzy w stosunku 1:1, ponieważ pewne kwestie dotyczące rozliczeń między powiatem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska no, wypadły korzystnie dla powiatu. Już w tej chwili jest decyzja zarządu powiatu, że gminy, które przystąpiły do
do tejże wymiany uzyskają też środki w stosunku 1 do 1,25, czyli powiedzmy za pomoc gminy dla powiatu w wysokości 100 tysięcy złotych, gmina uzyskałaby 125 tysięcy złotych. Z tym, że w przeciągu, myślę, najbliższych 2-3 tygodni będzie zakończona sprawa tych rozliczeń i tutaj starosta ma nadzieję, że będzie to korzystniej dla powiatu niż dotychczas, niż to dotychczas wyglądało i jeżeli tak się stanie, to być może te proporcje będą jeszcze korzystniejsze dla gmin. Wymiana w stosunku 1 do 1 zostaje tylko, zresztą z tego co mówił starosta, zawsze tak było, zostaje tylko w stosunku do gminy Kozienice. Natomiast wszystkie te gminy w powiecie no, skorzystają z tych preferencyjnych warunków. To, co ważne jest jeszcze dla nas, to to, że sprawa nie jest zamknięta w tym sensie, że powiedzmy wójtowie, którzy nie przystąpili do tej współpracy na warunkach 1 do 1, mają w dalszym ciągu otwartą drogę i powiedzmy te porozumienia między wójtami a starostą będą mogły być również zawierane jeszcze w tej chwili. Pan starosta ma tą pełniejszą wiedzę co do zakończenia rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska mieć w ciągu 2-3 tygodni i z tego co powiedział na ostatniej sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w poniedziałek, w pierwszej połowie czerwca zorganizuje starosta spotkanie z wójtami gmin, no, gdzie zaproponuje przystąpienie do tej współpracy, określając jej ostateczne warunki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. U Państwa, raczej jeszcze u Państwa na sali, żeby zabrać głos w sprawach różnych. Nie widzę. W związku z tym, że przerwaliśmy wszystkim. Pan Wójt jeszcze raz. Ja mam taką prośbę, żeby po zakończeniu sesji radni, sołtysi, dyrektorzy, kierownicy weszli na chwileczkę jeszcze tutaj, dobrze? 5 minut i chciałbym dwa słowa, dobrze? Dziękuję bardzo. Zakończyłem wszystkie punkty. Zamykam posiedzenie 6. sesji Rady Gminy Garbarka. Dziękuję za przybycie.